Program sponsoruje SRW, firma rozliczająca czas pracy kierowców. Sponsorem programu jest Opoltrans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Na program zaprasza sponsor, producent olejów silnikowych Qualitium Motor Oil. Witajcie w programie Na Osi. Dzisiejszy odcinek zdominują piękne ciężarówki i to w mistrzowskim wydaniu, ale będą też i inne tematy, bo przygotowaliśmy. Pierwszą relację z 12 Qualitium Master Truck. Ale najpierw przetestujemy Renaultę z dużą kabiną. Zajrzymy na niezwykły pokaz edukacyjny dla najmłodszych. I na rolnicze podwórko, a konkretnie do Johna Deere'a. Producencie, jedziemy! Pewnie już wszyscy niecierpliwie czekają na pierwszą relację z opolskiego Qualitium Master Truck, więc aby nie przedłużać, zaczynamy. Zgodnie z tradycją program otwiera stroboskop. W Opolu oficjalnie uruchomiono niedawno nowy serwis ciężarówek MAN. Właścicielem obiektu jest firma Markart Trucks, a na dłuższą wizytę w tej stacji zaprosimy już niebawem. DAF XF otrzymał od polskich dziennikarzy branżowych prestiżowe wyróżnienie. Zgodnie z tradycją, podczas zlotu Qualitium Master Truck ogłoszono przyznanie temu modelowi tytuł Master Truck of the Year 2016. Przypomnijmy, że kapitułę konkursu tworzą przedstawiciele wszystkich liczących się branżowych mediów, w tym oczywiście redakcji Na Osi, a kryteriami decydującymi o zwycięstwie są m.in. przyjazność pojazdu dla pracującego w nim kierowcy, czynniki podnoszące bezpieczeństwo i ekonomikę eksploatacji, no i oczywiście walory ekologiczne ciężarówki. Gratulujemy DAF-owi, a szerzej o nagrodzie opowiemy już wkrótce. ...44 lata temu, 21 sierpnia 1972 roku, przeniesiono produkcję samochodu Syrena z FSO w Warszawie do FSM w Bielsku-Białej. W stolicy pojazd wytwarzano od 1957 roku i przez 15 lat z taśmy zjechały 177 234 auta. Montaż modelu 105 w tzw. systemie potokowym rozpoczął się na Śląsku 30 sierpnia 1972 roku, a produkcję zakończono 11 lat później, dostarczając odbiorcom 344 077 aut. W sumie nie licząc prototypów, powstało ponad 520 tysięcy Syren. Przylgnął do nich przydomek Skarpeta, a to za sprawą charakterystycznego koloru i zapachu spalin emitowanych przez dwusuwowe silniki służące do napędu tych aut. Wyraźnie wypada powiedzieć, że pierwsze wrażenia po premierze tej linii modelowej nie były całkiem jednoznaczne, a wina leżała zapewne po stronie nieciekawej barwy lakieru. Ale teraz ten model przekonuje coraz większą, liczniejszą rzeszę użytkowników. Zobaczcie, czym wabi Renault T. Renault to jeden z najbardziej odważnych producentów pojazdów samochodowych na świecie. Przykładem jest seria T, która śmiałą stylistyką poruszyła motoryzacyjny świat, a przy okazji nie wyrzekła się zalet poprzedniczki. Dobre nie musi być nudne. Jednak seria T to nie tylko następca rodziny Premium, ale i Magnum. To niełatwe zadanie ma wykonać Renault T z kabiną Maxi Space. Właśnie taki model gościł w naszej redakcji. Symbol T520 wskazuje, ile koni napędza ten ciągnik. Do towarzystwa tak poważnemu panu dołożono naczepę chłodniczą, ubraną w sukienkę do kostek, skrywającą przed wiatrem gumowe pantofelki. Design modelu T-High nie pozostawia złudzeń. Tu jest moc, to nie jest zawalidroga. Nawiązań do Magnum jest więcej. Gładki pas blachy pod szybą,
idealny na logo przewoźnika, wysokość wnętrza powyżej 200 cm czy niemal pionowa krata przed chłodnicą bezpośrednio nawiązują do legendy. A pełne kolory zderzaków oraz błyszczące aluminiowe mokasyny felg podkreślają, że mamy do czynienia z topowym modelem. Obudowy między osiami skrywają zbiorniki najważniejszych płynów eksploatacyjnych. Szkoda, że trzeba je uchylić do tankowania. Cóż, nawet gentleman od czasu do czasu musi zakasać rękawy. W tym przypadku nogawki. Niczym poszetka w kieszonce, plakieta na bocznej ścianie kabiny ma zdobić, a faktycznie przeszkadza w codziennym myciu i nanoszeniu reklam. Tak jak do Magnum i do kabiny te trzeba się wspiąć, tyle że przed osią. Uporządkowane wnętrze wynagrodzi nam tę fatygę przestronnością i niefrancuskim wystrojem. Przełączniki, lampki, gałki i pokrętła zaprojektowano po szwedzku, czyli ergonomicznie. Właściwie to tylko po kierownicy można rozpoznać DNA Renault Trax. Za to leżanka i rozkładany stolik z ergonomiczną szufladą wskazują, że wnętrze musieli tworzyć ludzie, którzy lubią jeść i spać, czyli Francuzi. Wyjątkowo zaprojektowano skrytki nad leżanką, zamykane roletami niczym witryny w paryskim bistro. Bogate wyposażenie kabiny to także ekspres do kawy, telewizor czy mały sejf. Skórzane fotele są obracane, aby ułatwić tête-à-tête z tym, co napędza Renault T. Pokazywany ciągnik ma silnik DTI 13 o mocy 382 kW, który uzyskuje przy nieco ponad 1400 obrotach na minutę. Potężny moment obrotowy o wartości 2550 Nm utrzymuje się w zakresie od 1400 do 1800 obrotów na minutę. Moc dociera do kół za pomocą skrzyni biegów OptiDriver o 12 przełożeniach w przód i 3 w tył. Prędkość 90 km na godzinę samochód uzyskuje przy zaledwie 1280 obrotach silnika. Rozpędzony zestaw hamuje nie tylko za sprawą hamulców, ale przede wszystkim retardera OptiBrake Plus o mocy równej silnikowi. Apetyt ciągnika siodłowego zabezpieczają dwa zbiorniki paliwa o pojemnościach 405 i 650 litrów oraz 64-litrowy kanister AdBlue. Na szczęście związek Renault T z naczepą chłodnią nie należy do kosztownych. To także zasługa samej naczepy, która posiada aerodynamiczną sukienkę kierującą sprawnie opór powietrza do tyłu. Postępy w oszczędzaniu paliwa nadzoruje system OptiFuel Infomax, wewnętrzny żandarm oszczędności. Oprócz niego za bezpieczeństwo odpowiada cała gama elektronicznych rozwiązań, których bogatej listy warto wymienić asystenta pasa ruchu. Jak się prowadzi ta para? Wysoko umieszczony fotel kierowcy daje królewski punkt widzenia na drogę. Cyfrowy prędkościomierz podaje wyraźne dane nawet przy ostrym słońcu, a silnik jest niemal niesłyszalny. Dla kogo taki luksus w czasach gołych aut flotowych? To pojazd do specjalnych dostaw kosztownych ładunków, takich jak wina czy sery w jedną stronę, a kawioru w drugą. Gdyby nie sankcje i ograniczona liczba rosyjskich pozwoleń, byłby to idealny zestaw na trasę Paryż-Moskwa. A tak, może przyjdzie nam go spotkać gdzieś w Alpach, Pirenejach czy w Ardenach lub jako flagowy model polskiego przewoźnika na Krajowej Trójce. Szkoda? Wcale. Dalekobieżna odmiana Renault ma sporo plusów. A my teraz zobaczmy, jak podczas kolejnego pokazu z cyklu Bezpieczna szkoła przy drodze MAN wspomagał wyrabianie u dzieci nawyków bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym. Droga do szkoły dla ponad 2 milionów uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Polsce to codzienność. Dla wielu z nich to jednak poważne wyzwanie. I nie chodzi o niespodziewane klasówki czy nieodrobione zadania, ale o zagrożenia w ruchu drogowym. Brak chodników, sygnalizacji świetlnej czy oświetlenia to częste zjawiska w drodze do szkoły. Jak żywo i cało dotrzeć na zajęcia, szkoląc najmłodszych, ale w nowoczesny i efektywny sposób. Ponad 300 uczniów łódzkich i pabianickich szkół wzięło udział w pokazach Bezpieczna szkoła przy drodze. Organizatorem była redakcja Polskiego Transportu, która tradycyjnie we współpracy z koncernem MAN już po raz 13 pokazała dzieciom, jakie niebezpieczeństwa czyhają na nie na drodze, ale także jak się przed nimi chronić, a nawet jak pomóc w tym kierowcom. Miejsce, w którym jesteśmy, to jest
odcinek drogi ekspresowej S8, który jest już gotowy, ale jeszcze nie używany, w związku z tym, że prowadzi do budowanego odcinka autostrady A1, który też niebawem będzie oddany do ruchu. Dzięki temu mogliśmy tu przeprowadzić pokaz edukacyjny dla dzieci, który, jak sądzę, w mojej ocenie jest cenniejszy od wszystkich możliwych lekcji wychowania komunikacyjnego. Uczniowie mogli z bliska poznać ograniczenia wynikające z różnej masy i rozmiarów pojazdów w trakcie hamowania. Dzieci zmierzyły krokami samochód osobowy, autobus przegubowy i ciągnik z naczepą. Następnie pojazdy zaprezentowały długość drogi hamowania, utratę kontroli nad torem jazdy w slalomie, skutki wybiegania z autobusu na drugą stronę ulicy, czy też przejeżdżania auta zbyt blisko pieszego. Ten właśnie fragment pokazu niósł ze sobą istotne ostrzeżenie. Pokazywał bowiem naocznie, że podmuch powietrza wywołany przez jadącą ciężarówkę może przewrócić dziecko. Tradycyjnie głównym aktorem był tu manekin o posturze i wadze kilkulatka. Aby jednak uczniowie nie nabawili się fobii do transportu, akcja miała swobodny charakter. Najmłodsi mogli wejść do kabiny Mana TGX, czy zobaczyć wnętrze karetki i zadać trudne pytania ratownikowi. Opinie uczniów były bardzo pozytywne, a wrażenia na długo zapadną w pamięć. Zwykle tiry postrzegane są jako te samochody, które sprawiają na drogach najwięcej problemów, jako źródło niebezpieczeństwa. Wiemy, że to jest oczywiście nieprawda. Między innymi dlatego jest ten pokaz. Pokazujemy dzieciom, owszem, wynikające z ruchu drogowego ciężarówek niebezpieczeństwa, ale pokazujemy przede wszystkim, jak dzieci mają się zachowywać na drodze, na co zwrócić uwagę. Co robić, żeby kierowca miał szansę je zobaczyć? Akcją docenili także nauczyciele łódzkich i pawianickich szkół towarzyszący młodzieży. Dzieci były bardzo zainteresowane pokazem. Były nie tylko zainteresowane różnorodnością pojazdów, ale również tym, co się działo. Szczególną uwagę ich zwróciło to, że nie zawsze są widoczne, kiedy są przy autobusie, oraz obserwowały uważnie drogę hamowania pojazdów. Dostaliśmy materiały, dostaliśmy płyty, będziemy o tym rozmawiać. Każda forma edukacji, która chroni najmłodszych przed wypadkami drogowymi, jest dobra, ale tego typu interaktywne akcje, jak bezpieczna szkoła przy drodze, na dłużej zapadają w pamięć. Jesteśmy przekonani, że po powrocie do domu uczniowie chętniej opowiadali rodzicom swoje wrażenia z takich lekcji niż z klasycznych zajęć w szkolnej ławce. Szkoda, że te pokazy odbywają się z tak niewielką częstotliwością. Zapraszam teraz na krótką przerwę, a tuż po niej rzut oka na najnowsze maszyny John Deere. Pierwsza relacja z 12 zlotu Qualitium Masterclass. Zostańcie z nami, bo za małą chwilę wracamy. Program sponsoruje SRW, firma rozliczająca czas pracy kierowców. Sponsorem programu jest Opoltrans, autoryzowany dealer naczep Mega. Na program zaprasza sponsor, producent olejów silnikowych Qualitium Motor Oil. Rolnicza maszyneria i stosowane w niej rozwiązania są niezwykle ciekawe. Przekonamy się o tym właśnie teraz na przykładzie kilku nowości ze stajni John Deere. Zapraszam. Patrząc na historię tej firmy, można powiedzieć, że spełnił się amerykański sen. Kowal z wykształcenia, gdzieś na brzegach Mississippi, zaczyna tworzyć proste maszyny rolnicze. A w roku 1837 wykuwa pierwszy stalowy pług własnej konstrukcji. Wytrwał w branży, wciąż rozwijając firmę, która pod marką, a zarazem jego imieniem i nazwiskiem John Deere, istnieje do dziś jako jeden z największych producentów maszyn rolniczych na świecie. Założyciel powiedział kiedyś: nigdy nie podpisałbym się własnym nazwiskiem pod produktem, który nie ma w sobie tego, co jest najlepsze we mnie. To motto wydaje się być słuszne również w obecnych czasach i hołdują mu też pracownicy firmy. Zawodność jest taką naszą dewizą, jeśli chodzi o John Deere'a. Podobnie jak u innych producentów z tej branży, tak i tu szuka się możliwości wyprzedzenia o krok konkurencji. Wiąże się to z ciągłym unowocześnianiem produktów oraz poszerzaniem asortymentu. Coraz większą wagę przywiązuje się do zwiększenia komfortu pracy operatora. A co najważniejsze, rozwój zmierza w kierunku zminimalizowania konserwacji mechanizmów i co za tym idzie, zmniejszenia kosztów eksploatacji. W
firmie pamięta się o tym, że jej rodowód jest amerykański. Dlatego nie odpuszczono inwestowania w największe i najmocniejsze maszyny. Wiadomo przecież, że w Stanach wszystko jest big. To jeśli chodzi o samą markę John Deere, no to wszyscy klienci, którzy wiedzą w tych dużych mocach, to naprawdę John Deere jest liderem i od wielu, wielu lat. Także... Reprezentantem dużych osiągów z pewnością jest model ciągnika 7250R, który wyposażono w prawie 7-litrowy silnik o mocy 250 koni mechanicznych z możliwością jej zwiększenia do 285 koni. Dzięki wykorzystaniu systemu inteligentnego zarządzania mocą, rodem z pracowni Johna Deere. Przystosowany jest też do współpracy z szeroką gamą narzędzi, bo udźwig tylnego podnośnika to blisko 10 ton, z przodu zaś może zawisnąć ponad 5 ton. Dużo może też kombajn W540, którego pojemny zbiornik na ziarno pomieści 11 tysięcy litrów urobku. Szybko się też zapełnia, dzięki szerokiemu na 5,5 metra headerowi, a zastosowana w zespole młócącym nowoczesna technologia wytrząsaczy klawiszowych zapewnia doskonałą jakość ziarna i słomy. Z kolei kosiarka 1585 z przednim agregatem koszącym podejmie każde wyzwanie. Sprzęt dla profesjonalistów potrzebujących wydajnej, mocnej maszyny, która pomimo małych rozmiarów zapewni też odpowiedni komfort operatorowi. Dobrze, że obecnie firma bierze pod uwagę potrzeby trochę mniejszych producentów rolnych. I możemy nawet tu, u nas, skorzystać z doskonałych amerykańskich technologii. Do naszych zainteresowań sprzętem rolniczym będziemy co jakiś czas powracać. A teraz zobaczcie, co się wydarzyło i spróbujcie to jakoś nazwać. To był nieplanowany przecinak. A jak to nazwać? To był skuteczny unik. Dzisiejszy program zakończy pierwsza relacja z 12 zlotu Qualitium Mastertrack. Ale to za chwilę, bo posłuchajcie jeszcze, co pokażemy w następnym odcinku. Przetestujemy Mana z silnikiem D38. Poruszymy temat drogowej agresji. Poznamy kierowcę i jego ciężarówkę. No i ponownie zajrzymy na opolski Qualitium Mastertrack. Odwiedzajcie naszą stronę internetową, bo dzięki temu możecie być cały czas z nami i będziecie mieli najświeższe informacje ze świata ciężkiej motoryzacji. Czytajcie też prasę branżową. A teraz już zobaczcie, jak się przygotowuje wielki zlot. Zapraszam na Qualitium Mastertrack. Cześć! Motoryzacyjne serce, bijące setkami świateł nocą oraz dziesiątkami fleszy w ciągu dnia, niedawno wybiło swój rytm już po raz 12. Godny uznania jest postęp w ilości zgromadzonych pojazdów, przybyłej publiczności oraz zapewnionych atrakcji. Międzynarodowy zlot tuningowanych pojazdów ciężarowych Qualitium Mastertrack to najpiękniejszy aerograf, najznamienitsze przeobrażenia seryjnego płótna, zwiększona ilość halogenów, a wnętrza nierzadko godne królewskiej stopy. Prawie 700 tuningowanych pojazdów ciężarowych do obejrzenia było dla publiczności wyzwaniem. Jednak dzieła pasjonatów oglądać można było aż przez 3 najbardziej upalne dni lipca. Z tej niebywałej okazji podziwiania kunsztu motoryzacji w prawdopodobnie największym lądowym wydaniu tradycyjnie korzystają też właściciele samochodów amerykańskich, oldtimerów, dragów, miłośnicy militariów czy motocykliści, zasilając tereny zlotu obecnością swoich maszyn. O tym, jaki klimat towarzyszy całemu wydarzeniu, wiedzą tylko ci, którzy sami mogli go doświadczyć. 12. Qualitium Mastertrack. Czyli tysiące publiczności, setki ciężarówek, dziesiątki wystawców, a to wszystko na milowych trasach atrakcji.
Odwiedzenie każdego zakątka tej ogromnej powierzchni to nie lada wyczyn. Jednak tereny Autodromu Delta oraz Aeroklubu Opolskiego zmieniają się w motoryzacyjny raj tylko na czas trwania kolejnych edycji zlotu Qualitium Mastertrack. Nadciągająca z wszech stron Polski i Europy publiczność staje się częścią wielkiej całości. By jednak do tego doszło, potrzeba niemałego dzieła logistyczno-organizacyjnego. Trafiając na zlot, zobaczyć można już tylko, jak wszystko w pełnej mobilizacji oczekuje na zwiedzających. Rozpościerające się ciężarowe alejki skupiają całą uwagę zwiedzających i to właśnie oznacza, że cel został osiągnięty. Trzeba jednak wiedzieć, że wszystko powstaje na terenach zielonych, pozbawionych jakiejkolwiek infrastruktury, a na parę dni przed zlotem toczy się prawdziwa walka z czasem, kapryśną i bezlitosną pogodą oraz naturą, której czasem należy delikatnie wskazać odpowiednie miejsce. Zanim jednak ekipa przystąpi do działania, potrzebny jest misterny plan. Jego opracowywanie rozpoczyna się od szczegółowej mapy, a dbanie o prawidłowe wykonanie leży na barkach najbardziej doświadczonych członków ekipy Qualitium Mastertrack. Na tej solidnej podstawie wytyczany jest każdy metr zlotu, a wszystko musi się znaleźć na swoim miejscu. Każdy sektor zlotu wymaga odpowiedniej aranżacji, a wszelakie wznoszone konstrukcje przywożone są na zlot oczywiście ciężarówkami i nie inaczej jak w częściach. Co roku od nowa stawiane są kilometry ogrodzenia wyznaczające każdym przęsłem motoryzacyjny areał. Scena, hala biesiadna, plac konkursowy, welcome center, stoiska wystawców i inne konstrukcje powstają dzięki ciężkiej pracy zaprawionej w bojach ekipy. W tym samym czasie logistyka przydaje się też w innych rejonach Polski, a nawet Europy. Nie bez kozery zlot Qualitium Mastertrack od lat nazywany jest międzynarodowym spotkaniem pasjonatów. W końcu zebrane ciężarówki tworzą prawdziwy przekrój tuningu. Nie tylko środkowoeuropejskiego, ale i skandynawskiego. A jak przemycić fińskie piękno na polski grunt? Nieoceniona okazuje się być pomoc partnerów, takich jak na przykład Aeron Trans, który pomógł organizatorom przeprawić na trasie Helsinki-Tallinn Scania Birds on Wire, Volvo Braveheart oraz Sulinco, drugą do kompletu Szwedkę. Zgromadzenie tych i setek innych pięknych ciężarówek buduje rangę, ale i sławę zlotu. By jednak stworzyć tak piękne i różnorodne wystawy stalowych ślicznotek, potrzeba zachęcić, odpowiednio wcześniej powiadomić oraz przekonać ich właścicieli. Należy też pamiętać, że te dumnie stojące pojazdy, niejednokrotnie odgrodzone eleganckimi taśmami, to na co dzień ciężko pracujące pojazdy, wyjeżdżające w trasę tak jak wszystkie inne ciężarówki. I choć tworzą wizytówki dla firm transportowych, to muszą na nie pracować. Każdego roku jednak szczęśliwie zasilają mastertrackową flotę w jeszcze większych ilościach. Kolejną organizacyjną zagwozdką, stanowiącą jednak dla przypadkowych obserwatorów dodatkową atrakcję, jest kawalkada ciężarówek, które na zlot przybywają wspólnie. Konwoje takie startują z kilku miejsc Polski i zagranicy. Konieczna jest wtedy obstawa pilotów i zapewnienie bezpieczeństwa przejazdu. Tarawany takie spełniają jednak bardzo ważną funkcję. Jednoczą kierowców już na samej trasie na zlot. Wynikiem starań organizatorów jest też sprawny przepływ samochodów u samego celu, ponieważ nagromadzenie tysięcy pojazdów, zmierzających oczywiście w jednym kierunku, jest podłożem do tworzenia się zatorów drogowych. Znaczne usprawnienie przynosi wprowadzana co roku przez organizatorów zmiana organizacji ruchu drogowego na drodze bądź co bądź publicznej. Można by dojść do wniosku, że aby zlot się odbył, poruszono niebo i ziemię. Bramy dla publiczności otwierają się w piątkowy poranek, jednak obsługa zlotu oraz wystawcy są na miejscu dużo wcześniej. Welcome Center, gdzie przyjmowani są wystawcy, kierowcy ciężarówek, a także mieszkańcy pola namiotowego, działa na pełnych obrotach nie tylko w czasie zlotu. Prace przy organizacji takiego przedsięwzięcia są jednak równie emocjonujące jak uczestnictwo w zlocie. A o tym, że organizatorom nie brak finezji, świadczą dwie nowe i ciekawe inicjatywy. Jedną z nich są Mistrzostwa Świata Szatańskich Rydwanów, czyli Unimoto Drag Racing.
Dopiero zyskująca popularność dziedzina sportowa ma już u nas swoich zwolenników, a polskie i zagraniczne teamy Unimoto dopełniły motoryzacyjnego dzieła, będąc swego rodzaju wisienką na mastertrackowym torcie. Nowości były nie tylko dla fanów sportu, ale i dla związanych z ciężarówkami najbardziej, czyli przewoźników. Korzystając z tego, że na zlocie transportowców nigdy nie brakuje, postanowiono zorganizować konferencję skierowaną właśnie do nich. W obecnej dobie polityki, która pokazuje, że nowe akty prawne zamiast ułatwiać życie, znacznie je utrudniają, takie szkolenia są prawdziwym kompendium cennej wiedzy. Tym lepiej, jeśli bezpłatnej i przekazywanej przez ekspertów, takich jak Polska Unia Transportu. Podczas spotkania nie zabrakło też osób na co dzień stojących po drugiej stronie barykady, a które na Qualitium Mastertrack służyły radą i pomocą. Konferencję otworzył główny inspektor transportu drogowego, Alvin Gajadur, a o powodzeniu przedsięwzięcia świadczyła przede wszystkim liczna obecność zainteresowanych przewoźników. Przewinęło się ich przez salę ponad 250. Zakończone sukcesem spotkanie ma duże szanse, by stać się w przyszłych latach praktyką. Podobnej organizatorom swady nie zabrakło też właścicielowi pewnej ciężarówki. Mimo że pogoda tradycyjnie dopisała, a z nieba lał się żar, ten przywiózł ze sobą na imprezę saunę. Mowa o Mercedesie Saunaliner ze szwedzkiej firmy Lundmans. Pojazd ten bez obaw nazwać możemy ciekawostką tegorocznego zlotu, a wszystko dzięki przywiezionej na sobie prawdziwej skandynawskiej łaźni parowej, którą właściciel rozładował w samym centrum Mastertracka. I tutaj znów nieocenioną okazała się pomoc partnera. Actrosa wraz z innymi gwiazdami skandynawskiego tuningu drogą morską przetransportowały promy SCAT przy współpracy z liniami promowymi Polferis. Marka promy SCAT jest to portal, który obejmuje swoim zasięgiem 35 krajów, 200 portów i łączymy to wszystko w sieć połączeń. Około 400 połączeń promowych realizujemy codziennie. Dzięki takim firmom jak SCAT i wielu innym partnerom wszyscy dotarli szczęśliwie na zlot, ciesząc oczy publiczności aż do późnych godzin nocnych ostatniego dnia imprezy. Nam też było żal się żegnać, ale na tereny Qualitium Mastertrack na pewno jeszcze powrócimy w kolejnych odcinkach na osi.
Sponsorem programu był producent oleju Qualitium Motor Oil do pojazdów osobowych i ciężarowych. Sponsorem programu był Opol Trans, sieć hurtowni motoryzacyjnych. Program sponsoruje SRW, firma rozliczająca czas pracy kierowców.